Witam Państwa bardzo serdecznie. Adrian Stankowski. Zaczynamy Wolne Głosy w Telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu. Pan poseł Artur Łącki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie pana posła. Panie redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie. I pan poseł Marcin Gwóźdź, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, szanowni panowie, nie milkną echa no, z jednej strony pytań referendalnych, z drugiej strony debaty o polskim bezpieczeństwie. Dzisiaj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ujawnił pismo ówczesnego starosty legionowskiego, dzisiaj rzecznika partii Platformy Obywatelskiej, pana Jana Grabca, który jako starosta legionowski no, sprzeciwiał się likwidacji jednostek wchodzących w skład pierwszej dywizji zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki, w tym jednostek ulokowanych w Legionowie. Mówił, że to jest cios zadany w naszą tożsamość. Dzisiaj mówi, że Platforma Obywatelska nie likwidowała jednostek wojskowych. Jak to jest, pan poseł Artur Łącki? Panie dyrektorze, jest jak było. No, zdarzały się... Mamy problem. To pan poseł Marcin Gwóźdź, panie pośle, wygląda na to, że pan rzecznik Grabiec nie zgadza się z panem starostą Janem Grabcem. No cóż, no jak było? No jak było, to wszyscy doskonale pamiętamy, drodzy państwo. No Platforma Obywatelska, zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, bo też warto o tym pamiętać. Wiele jednostek zostało zlikwidowanych, powyżej 600 jednostek, a jakie to niosło konsekwencje, to już 629, chyba, ja pozwolę sobie sprecyzować, bo to ważne dane. Tak. 629 jednostek zostało zlikwidowanych w trakcie tych rządów. No i to jest fakt, tak? To nie ma tutaj o czym dyskutować, to są fakty. A jaki miało to wpływ na bezpieczeństwo? No też myślę, że jest bezdyskusyjne to, że no niestety no jesteśmy mniej bezpieczni niż przed likwidacją tych jednostek. No, rząd Prawa i Sprawiedliwości odtwarza te jednostki, dozbraja armię i to też jest niezaprzeczalny fakt, ale ja też mogę się podzielić swoimi obserwacjami, bo też pochodzę z miejscowości, gdzie jednostka wojskowa jeszcze za wcześniejszych rządów została zlikwidowana, ale miałem okazję zobaczyć, jak faktycznie, jaki wpływ na lokalne społeczności, jaki wpływ na gospodarkę likwidacja takiej infrastruktury niosła. No i nie był to pozytywny wpływ. Żołnierze musieli dojeżdżać też do innych jednostek. No przecież bardzo często zdarzało się tak, że nawet rodziny były rozdzielane, a żołnierze musieli dojeżdżać po kilkaset kilometrów, żeby służyć ojczyźnie. Więc no, to miało miejsce, to doskonale to pamiętamy. No i dzisiaj zaklinanie rzeczywistości przez polityków Platformy Obywatelskiej i mówienie, że Platforma Obywatelska nie likwidowała jednostek, no to jest przecież kłamstwo i myślę, że to kłamstwo jest bardzo czytelnie rozpoznane przez ludzi, przez społeczność, przez Polaków. No i Polacy będą wam to na pewno pamiętali. Panie pośle, tylko to jest likwidacja jednostek wojskowych, to jest tylko no, pewien fragment szerszej całości, bo likwidowano również jednostki policji, nawet pocztę, koleje, tory. No, to wygląda na jakiś plan takiej głębokiej dekompozycji polskiego państwa, zwłaszcza po tej wschodniej stronie Wisły. Drodzy państwo, ja się uśmiecham, ale to uśmiecham się właśnie do tych wszystkich, którzy opowiadają takie nieprawdziwe historie, że nie likwidowali. Oczywiście, że likwidowali. Likwidowali jednostki policji, likwidowali Pocztę Polską. No, program Platformy Obywatelskiej polegał na tym, na zwijaniu państwa. Po prostu zwijano polskie państwo. To rządy Zjednoczonej Prawicy zauważają też Polskę powiatową. W tych miejscowościach są odtwarzane komisariaty policji, jest odtwarzana infrastruktura krytyczna. No i nad tym trzeba pracować. No, Polska musi rozwijać się równomiernie i sprawiedliwie. No i my tutaj
w trakcie swoich rządów do tego zmierzamy. Oczywiście jest jeszcze bardzo wiele rzeczy do zrobienia, choćby w obszarze bezpieczeństwa, choćby w dozbrojeniu jeszcze polskiej armii. No nie wszystki sprzęt, który został zamówiony, trafił już do Polski. To będzie trwało niestety długie miesiące, a może nawet i lata, no bo jeżeli chodzi o uzbrojenie, to nie jest tak, że można pójść do sklepu i kupić to uzbrojenie. To uzbrojenie trzeba zamówić, trzeba wyprodukować. Muszą być też odpowiednie zgody naszych sojuszników, żeby to uzbrojenie mogło do Polski trafić, ale ten proces jest rozpoczęty. Jest z nami pan, i to jest zauważane również na Zachodzie. Jest z nami, powróciła łączność z panem posłem Arturem Łąckim. No panie pośle, pan... Przepraszam, nie zauważyłem, że mi się bateria wyładowała i nagle... Cieszymy się, że jest pan z nami, panie pośle, no ale no, zwłaszcza, że pytanie jest palące. No, pan rzecznik Jan Grabiec niedawno w programie telewizyjnym, ale wielokrotnie po politycy Platformy mówił, że to nieprawda, że Platforma czy rząd Platformy likwidował jednostki wojskowe. No a jest odnalezione pismo pana starosty Jana Grabca, to ta osoba, ta sama osoba, zaznaczam, który do ówczesnego premiera Donalda Tuska no, pisał listy, żeby nie likwidować jednak tych jednostek. To jak było? Nie słuchając mojego szanownego interlokutora, pana posła Gwóździa, to pewnie wiem, co mówił. Mówił, że pewnie my wszystko zamykaliśmy, a oni wszystko otwierają. Że my wszystko psuliśmy, a oni są najlepsi, wszystko naprawiają. No tak, to jest taka rozmowa cały czas. Panie redaktorze, ja już kilka razy w tym programie i w innych mówiłem, nie tylko ja, ale wielu innych fachowców. W tamtych czasach na całym świecie ograniczano finansowanie armii. W Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej. Ale w Rosji chyba nie, panie Rosja panie, to jest inny przypadek i to nawet nie wiem, czy to w ogóle można zaliczyć do jakiegoś normalnego państwa. Ale w normalnych demokracjach na czele ze Stanami Zjednoczonymi ograniczono. Dlatego, że wtedy był pokój i wtedy pracowali wszyscy nad tym, żeby tą Rosję ciemną, tą Rosję właśnie taką komunistyczną, taką stalinowską włączyć w ten cały dobrobyt świata, dobrobyt Europy, który tworzy się poprzez pokój, a nie poprzez wojny. I dlatego no tak ale to może to się zdarzyło dlatego, że to polscy politycy, Radosław Sikorski, Donald Tusk, usypiali ten Zachód, mówiąc, że Rosję należałoby do NATO zaprosić. Usypiali Zachód, na przykład nie przekazując informacji o tym, że no, Donald Tusk z najlepszego możliwego źródła, od samego Władimira Putina dowiedział się, pan, że Putin zamierza zlikwidować Ukrainę, czyli rozpocząć wojnę. Panie redaktorze, mnie się wydaje, że jak najbardziej usypiał Zachód właśnie ten kraj, który jest naszym największym sojusznikiem, czyli Stany Zjednoczone w postaci pana chociażby prezydenta Obamy. Więc nie, proszę nie mówić, że to Polska usypiała, bo to usypiał ten, który był strażnikiem i jest strażnikiem świata do tej pory, czyli Stany Zjednoczone. I nie można mieć o to pretensji do rządu polskiego, że szukając pieniędzy na różne inwestycje, mógł zlikwidować dwie, czy trzy, czy cztery jednostki, bo były one akurat na Zachodzie niepotrzebne. W moim Brzeżynie, który jest tutaj ode mnie 6 kilometrów, były dwie jednostki rakietowe. Jest też jednostka pancerna w Trzybiatowie i zaraz pan się dowie. Dwie jednostki rakietowe. No po co dwie jednostki rakietowe w Brzeżynie? Jedna została zlikwidowana. Jedna, która ma S-200, nadal funkcjonuje. A za to jest w Trzybiatowie jednostka pancerna, która do tej pory była wyposażona w WP-1. Miała ich kilkaset. Teraz nie ma ani jednego. Jest jednostka, owszem, jest jednostka, ale nie ma żadnego sprzętu. Dlatego, że cały sprzęt pojechał na Ukrainę, a oni nie dostali nic w zamian. Panie pośle Gwóźdź, jeśli ta jednostka chce gdzieś pojechać, to wie pan co robi? Pożycza samochody od WOT-u, od wojsk terytorialnych, które są obok, które mają samochody, bo sama nie ma żadnego sprzętu. Więc nie opowiadajcie, że jesteście tacy dobrzy i tacy wszystko zrobiliście. Po drugie, co robiliście i kiedy robiliście? A kto stworzył WOT? Panie pośle, ja przypominam, kto stworzył jednostki WOT-u? Mnie nie było, ja panu... Proste pytanie, kto stworzył jednostki WOT-u? Mnie nie było. Pan poseł Artur Łącki zakończy, z pewnością dam... W 2015 roku zaczęliście rządzić.
Od 2014 roku wiedzieliście o tym, że jest wojna na Ukrainie i że ta wojna będzie postępowała. To też są na to dokumenty, bo wiedzieliście o tym. I co robiliście? Nic nie robiliście. W ostatnim roku zaczynają się drugie wybory. Boicie się, że te wybory przegracie, to w tych ostatnim roku zaczynacie kupować wszystko, co się da na świecie za nie wiadomo jakie pieniądze. Panie pośle, ale ja obserwowałem z odległości metra defiladę, którą... Ani jednego Heimarsa i dwie baterie patriotów jeszcze niezdolnych do Panie do pośle, ale ja... Niemieccy patrioty, to nie mielibyśmy żadnych. Jeżeli pan pozwoli, bo ja osobiście obserwowałem defiladę Wojska Polskiego z okazji święta polskiego żołnierza z odległości metra. Defiladę, którą niestety opozycja zbojkotowała. I tam, zbojkotowała? Ja ją oglądałem, panie redaktorze. No ale nie widziałem pana posła Ale pan nie wybaczy, ja trybuna. Mieszkam 670 kilometrów autostradą od Warszawy i naprawdę nie będę jechał czy leciał na defiladę, skoro mam telewizję. To jest XXI wiek. No tak, ale obecność na trybunie honorowej w takiej... Nikt mnie nie zapraszał, także nie ma problemu. No z pewnością inni politycy opozycji, na przykład pan Krzysztof Bosak był jedynym przedstawicielem opozycji. Widocznie dostał zaproszenie. Gdybym dostał, bym się pojawił, panie redaktorze. No to odnotujemy to, że pana oświadczenie, ale ja o czym innym chciałem mówić, bo tam 80-90% to jest rzeczywiście szacunek, żebyście państwo mnie za te procenty później nie pozwali do sądu, ale 80-90% tego sprzętu, który tam przedefilował, przeleciał, to był sprzęt zakupiony w ciągu ostatnich 8 lat. Nie, w ciągu ostatniego roku. No nie. Właśnie o to chodzi, panie redaktorze. Panie pośle, no ale... Z głową, sensownie, od pierwszego roku rządzenia PiS-u, to już mielibyśmy porządną dywizję, dobrze wyposażoną. Już mielibyśmy samoloty. Dywizję to mamy. Wszystkie czołgi i wszystkie... Druga i wszystkie się tworzy tak już. Mamy po kilkanaście sztuk jednego i drugiego. To wszystko będzie zjeżdżało przez 10 lat. A ja się spytam o borsuki. Wie pan, ile zajmie polskiemu przemysłowi wyprodukowanie 1000 borsuków, żeby, bo tyle potrzeba na polską armię. Te borsuki, które są naprawdę świetnymi wozami i naprawdę można się nimi chwalić. Świetne są również kraby. Wie pan, kto skierował kraby do produkcji? Ja mam jedno podstawowe pytanie do pana ministra Błaszczaka poprzez pana posła. Dlaczego część, znaczna część tych pieniędzy nie poszła na dofinansowanie w te... Tak, ja bardzo chętnie odpowiem. Można było produkować dwa razy więcej krabów, dwa razy więcej borsuków i dwa razy więcej kryli. Dlaczego nie? Krabów chyba. Pan poseł Marcin Gwóźdź odpowiada. Bardzo proszę. No to jest naprawdę bardzo prosta odpowiedź, drodzy państwo. No oczywiście, że zajmie długi czas. Tego nie da się wyprodukować w rok, bo możliwości i zdolności produkcyjne to jest od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk rocznie. I taka jest odpowiedź. Ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że Platforma Obywatelska zwijała przemysł zbrojeniowy. No, likwidowaliście jednostki. Nie kilka, jak pan mówi, panie pośle. 629 jednostek zlikwidowaliście konkretnie. Tyle po prostu zlikwidowaliście jednostek. Nie zamawialiście uzbrojenia. Dzisiaj pan twierdzi, że... Duża część jednostek była albo na papierze. Panie pośle, proszę dać mi skończyć. Ale proszę mi nie przeszkadzać. Ja wysłuchałem pana. Proszę, dobrze? Bo pan twierdzi, że cały świat był uśpiony i to wina Amerykanów, że to Amerykanie uśpili cały świat, że NATO nie wydawało wystarczająco dużo na zbrojenia. Ale przecież doskonale wiedzieliście, jak zachowuje się Rosja i jaki to jest kraj i że to nie jest kraj wiarygodny, że on prędzej czy później zaatakuje czy Ukrainę, czy nawet państwa nadbałtyckie, kraje NATO. No można było przecież to przewidzieć. No i likwidowanie jednostek wojskowych, a dzisiaj głoszenie teorii, że to nie wyście likwidowali te jednostki wojskowe, ani to nie wyście zwijali przemysł obronny, no to są w ogóle jakieś historie nie z tej ziemi, to co pan opowiada. Oczywiście przemysł zbrojeniowy należy rozwijać, zdolności produkcyjne zostały zwiększone o kilkadziesiąt procent. Możemy tu możemy też zapytanie skierować konkretnie do spółek z sektora zbrojeniowego. Tam, gdzie te informacje będą jawne, to pewnie jako poseł też otrzyma pan informację, o ile procent została zwiększona, jakie zostały zwiększone możliwości produkcyjne, ale to są naprawdę dzisiaj, musimy kupować ten sprzęt, no bo ktoś zarzuca, że krab jest doskonałą bronią. Tak, kraby są doskonałe,
ale dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyprodukować kilku tysięcy krabów w przeciągu roku. Dlatego musimy się posiłkować też sprzętem, choćby sprzętem koreańskim, który jest nowoczesny, jest dostępny, bo z tego co ja wiem, a nie jestem ekspertem, ale można to wyczytać w publicznych mediach, no to przecież jedynym krajem, który ma sprzęt konkretny, stojący i do dyspozycji i do kupienia, to jest Korea Południowa i Stany Zjednoczone. No kupujemy od Koreańczyków, więc ja nie rozumiem, dlaczego opozycja krytykuje te zakupy. Mamy już sporo tego sprzętu w Polsce i z każdym miesiącem tego sprzętu będzie więcej. Część sprzętu porosyjskiego, radzieckiego została przekazana faktycznie Ukrainie, no ale to jest zrobione tylko dlatego, żeby Polska czuła się bezpieczna. No lepiej wspierać Ukraińców, lepiej im pomagać, niż mieć konflikt na naszej wschodniej granicy. No tutaj chodzi, panie pośle, o bezpieczeństwo i z tym się chyba pan zgodzi. Tu myślę, że jest pewien ponadpartyjny, ponadpolityczny konsensus. Chodzi o to, żeby Polacy byli bezpieczni. Tak, a propos krabów, to ja tylko przypomnę, że do produkcji te kraby skierował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, bo wcześniej one były, ale były w planach, w projektach, a do produkcji zostały skierowane od razu właśnie. Dokładnie tak samo, jak była ustawa o zakupie, zdaje się, 9 baterii Patriotów, pan minister Macierewicz to wyeliminował. Tak samo, panie pośle, znaczy ja na ten temat napisałem 2 artykuły. Na szczęście minister Siemoniak nie podpisał kontraktu na dostawę tych Patriotów, bo dzisiaj by siedział w więzieniu za taki kontrakt. Panie redaktorze, nie siedział w więzieniu. Siedziałby. Największą winą PiSu, tylko do tego się nigdy nie przyznają, będą oczywiście o tym opowiadali cały czas inne bajki, jest to, że zaczęli za późno to robić. Dlatego, że wydawało im się, właściwie nie wiedzieli, że nie muszą, chociaż mieli już wojnę za progiem. Bo przecież równie dobrze można było z Koreańczykami rozmawiać w 2015-16 roku. Teraz dostawy by się prawie kończyły. Równie dobrze można było dawno rozmawiać ze Szwedami o Orce i już na pewno byłyby 2 okręty w Polsce przynajmniej wypożyczone. Równie dobrze, tylko nie potrafili tego robić. Jeszcze tak taka szczegóła drobna, jak cytując klasyka, jak pieniądze na to trzeba było mieć w budżecie. W naszym przemyśle zbrojeniowym, bo zmieniał się tylko prezes cały czas i zarządy i nic nie potrafili zrobić. A moim zdaniem i zdaniem większości fachowców, już nie mnie. Fachowców to znaczy kogo? Pan Koziej jest fachowcem, czy pan Różański? Takiej samej ilości krabów i takiej samej ilości kryli. Drugie takie fabryki, a nie jedna huta stalowa wola, która ma wszystko zrobić. Dobrze, kończymy ten wątek, bo bardzo ciekawa kwestia dotycząca pana Romana Giertycha, który ma startować na listach Koalicji Obywatelskiej. Prawdę powiedziawszy, tak się zastanawiam, jak to będzie wyglądało. Czy pan Giertych będzie z uchodźstwa prowadził tę kampanię wyborczą, czy może liczy na to, że tu wróci i zostanie w widowiskowy sposób, nie wiem, zatrzymany i zemdleje. Swoją drogą to tam sporo macie na listach osób, na których ciążą zarzuty kryminalne. Pan na przykład Gawłowski Stanisław już pod flagą Platformy Obywatelskiej oficjalnie. 4 lata temu tak jakoś trochę się go wstydziliście. Teraz już w ogóle nie. Dlaczego? Dlatego, że 4 lata temu pan minister Ziobro ze swoimi tymi przybocznymi mówił, że pan Gawłowski będzie miał zaraz sprawę, że no tą sprawę że miał jakieś apartamenty nie wiadomo za co, zegarki nie wiadomo za co kupione, jeszcze nie wiadomo co. A po 8 latach okazało się, że wszystkie sprawy pan Gawłowski wygrał. Nie wygrał żadnej sprawy. Przepraszam bardzo. Że ja byłem u Gawłowskiego w domu, jak mu prokuratora oddawała porcelanę, którą mu zarekwirowała. Oddawała porcelanę. Oczywiście połowę było wytłuczone, chciałem powiedzieć. Więc pan minister Gawłowski oddał im to z powrotem i kazał sobie zapłacić. I dlatego wrócił pod sztandary Platformy, bo mu nic nie potrafiła prokuratura Ziobry udowodnić ani zarzucić. I to jest taka prawda o tej właśnie prokuraturze, która do tej pory robi tylko zamęt w polskiej polityce i doprowadziła do tego z panem Ziobrą na czele, że nie możemy wziąć pieniędzy z KPO. Ja nie wiem w ogóle, po co PiS sobie z nimi w głowę zawraca. Jestem przekonany,
przekonany o tym, że to mówię, a nie powinienem. Panie pośle, przepraszam, bo jednak rozmawiamy o panu mecenasie Giertychu. To ja się pytam, po co Platformie zawracać sobie głowy Romanem Giertychem, na którym ciążą zarzuty kryminalne. Panie redaktorze. Roman Giertych jest po to wystawiony, żeby pan Jarosław Kaczyński mógł przegrać albo w Warszawie, albo w Kielcach. Bo w debacie i z panem Donaldem Tuskiem, i z panem Romanem Giertychem, pan prezes Kaczyński zawsze przegra. Więc musi sobie wybrać, gdzie chce przegrać. Czy chce przegrać w Świętokrzyskim z Giertychem, czy chce przegrać w Warszawie z Tuskiem. Tylko jak będzie wybierał, że chce przegrać w Warszawie z Tuskiem, to musi uważać, bo w Warszawie może jeszcze przegrać z Mentzenem. I wtedy już będzie naprawdę trakt. No, tylko że to jakaś niesubordynacja w szeregach EPL-u, bo Manfred Weber do rozmowy z premierem Morawieckim wyznaczył Donalda Tuska, a nie Romana Giertycha. A co to ma do rzeczy? No. Nie powiedz do rzeczy. Przewodniczący Tusk, premier Tusk, poradzi sobie w tej rozmowie i w tej rozmowie. Może jedną zrobić o godzinie 13, drugą o 15:30. Zagwarantuję panu, że w każdej wyjdzie zwycięsko. No dobrze, pan ma prawo do takiej opinii i pewnie bym się dziwił, gdyby była inna w przypadku kampanii wyborczej. Pan poseł Marcin Gwóźdź. Ja pierwsze skojarzenie, jakie miałem po tym, jak Donald Tusk to obwieścił tę kandydaturę, to miałem skojarzenie z Januszem Palikotem, który prowadził przemysł pogardy wobec świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Pamiętamy te haniebne słowa o tym, czy pytania niby, czy pan prezydent świętej pamięci jest alkoholikiem i tak dalej, i tak dalej. Obawiam się, że ta kandydatura może mieć głównie to na celu. Wtedy Prawo i Sprawiedliwość dosyć nie wiedziało, jak odpowiedzieć na taką nową formę uprawiania polityki. Czy teraz będzie inaczej, pan poseł Marcin Gwóźdź? Znaczy ja odpowiem panu posłowi. Pan prezes Jarosław Kaczyński ma poparcie 6 milionów Polaków, bo tylu Polaków popiera Prawo i Sprawiedliwość, a może i więcej niż 6 milionów. Pan Roman Giertych, który już nie jest moim zdaniem mecenasem, tylko dzisiaj jest czynnym politykiem, jest hejterem internetowym. Możemy liczyć na poparcie około 10 tysięcy głosów, jeżeli wystartuje w tym okręgu, w którym zapowiada. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego Platforma Obywatelska sięga po pana Giertycha. Pamiętamy LPR, pamiętamy, jaką transformację poglądową przeszedł Roman Giertych. No to świadczy też o człowieku. No ja nie wiem, czy ludzie będą chcieli głosować na taką osobę, która kiedyś reprezentowała zupełnie inne poglądy, a dzisiaj reprezentuje poglądy Platformy Obywatelskiej. I to takie skrajne poglądy. Ja też jeszcze mam takie pytanie do pana Giertycha, a może pan poseł mi odpowie. No przecież Donald Tusk zapowiadał, że wszyscy, którzy nie będą za legalną aborcją, tak, to nie znajdą się na listach Platformy Obywatelskiej. Jakie poglądy ma mecenas Giertych w tej kwestii? Bardzo mnie to interesuje, bo wielokrotnie wypowiadał się, że jest przeciwnikiem aborcji. Dlatego, panie pośle, dziwny ruch, szukacie wzmocnień, ale myślę, że te wzmocnienia wam zaszkodzą. No przecież pan Kołodziejczak zagrał Unii. No też jeszcze kilka dni temu internet i minus 5% sondażu. No przecież to jest zaskakujące. Przecież wy nie macie programu, wy tak naprawdę chyba nie macie poglądów takich jasnych, sprecyzowanych. Waszym jedynym poglądem, jedynym celem jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Ja głęboko wierzę i jestem przekonany, że wam się to nie uda, że uzyskamy poparcie zdecydowanie powyżej 40% i będziemy mogli służyć Polakom, pracować dla Polaków przez kolejne 4 lata. To jest zastanawiające. Ja też nie rozumiem takiego zainteresowania panem Giertychem. No pan Giertych po prostu jest politykiem, który też jest na marginesie dzisiaj polityki. No nie jest parlamentarzystą. Bardzo usilnie chce się do tego parlamentu dostać, tak jak wielu celebrytów internetowych na waszych listach. A wy tych ludzi zapraszacie, no bo przecież nie macie konkretnych propozycji dla Polaków. Panie pośle, może pan odpowie, jeżeli
Może pan odpowiedzieć, a jeśli nie, no może pan zapytać. Jak pan poseł będzie chciał odpowiedzieć, to bardzo proszę, ale jeszcze zadam pytanie, jeżeli pan poseł pozwoli, bo chciałem się spytać o ten wasz sukces sądowy. Chodzi o ten pozew dotyczący wysokości bezrobocia. Nie 15, a 14... Ile tam? 0,4 chyba było. To jeszcze kilka takich sukcesów. Jeśli zarzucać nam politycy PiS-u, to niech będą precyzyjni. No i dostali po nosie, że nie są precyzyjni. Po drugie, przypominam, że a opłacało się, panie pośle, przypomnieć całą debatą o wysokości bezrobocia, o zeszytach, o tym, że ci, co pracowali, to pracowali za 1000 zł na miesiąc, a że te, do tego bezrobocia 14,4 to trzeba było jeszcze dopisać 2,5 miliona, które wyjechało z Polski. Panie redaktorze, czy przyjdzie znowu taki czas w każdej telewizji, już nie mówię tylko o pana telewizji, w każdej telewizji, że redaktor prowadzący znowu będzie moderatorem programu, a nie stał po jednej stronie politycznej. Lubię pana, panie. Na kampusie pani Dobrosz Oracz nawet takie komisje weryfikacyjne chce wprowadzać. Dziennikarskim. Starym, dobrym redaktorem. No niech pan będzie tym moderatorem, a niech nie stoi pan po jednej stronie, przynajmniej w takim programie. Panie redaktorze, największe bezrobocie było w latach 2005-2007, kiedy rządził pan prezes Kaczyński. To jest do sprawdzenia, proszę sobie sprawdzić w każdym internecie. Po drugie, wie pana, ja nie mogę powiedzieć o waszych listach nic, panie pośle, dlatego że waszych list nie ma. A wie pan, dlaczego waszych list nie ma? Dlatego, że 30 będą naprawdę ważne głosowania. Jakby pan Kaczyński pokazał wasze listy, to by się nawet okazało, że 30 głosów straci, bo ludzie będą poprzesuwani na inne miejsca, bo właśnie celebryci jacyś pod tytułem Kukiz wejdą na wasze listy. Także to jest cały problem. Wy możecie rozmawiać o naszych listach, bo nasze listy są transparentne, pokazane, znaje cała Polska. Paweł Kukiz, panie pośle, to ja będę bronił, bo pana Pawła Kukiza tutaj nie ma, a dwukrotnie zdobywał mandat. Dostanie swoje miejsce, które chciałby dostać na tych listach. Czy przypadkiem jakiś Kukiz nie wyląduje u niego na liście? A co do tego bezrobocia i tego wyroku, to nie odpowiedział mi pan poseł, czy to się opłacało przypomnieć całej Polsce o tym, jak było, jak wyście rządzili. Wie pan, nie wiem, czy się opłacało, czy nie opłacało. Opłacało się wytknąć kłamstwo PiS-owi i te kłamstwo zostało wytknięte. No, powiem szczerze, mam wątpliwości co do tego wyroku samego, bo to jest naprawdę głęboka ingerencja w wolność debaty publicznej, ale to, jak rozumiem, sąd okręgowy dla Warszawy ma taką cechę. Pan poseł Marcin Gwóźdź o bezrobociu, o polityce społecznej, bo tutaj naprawdę jest głęboka różnica między dwiema formacjami. No oczywiście, że tak. No dobrze, no 14,4 bezrobocie za rządów Platformy Obywatelskiej. Dobrze, że o tym rozmawiamy, dobrze, że ten temat wrócił. Proszę państwa, no nie tylko bezrobocie, no ale możemy się wrócić kilka lat do tyłu, zobaczyć jakie było średnie czy najniższe wynagrodzenie, jaka była polityka społeczna, którą prowadził rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Ja przypomnę pana Kosiniaka-Kamysza, który podnosił na życzenie Donalda Tuska wiek emerytalny. No przecież to się wszystko działo, to są fakty, tak? No rozmawiamy o faktach, mogą być emocje tutaj u pana posła, tak? No ale to są konkretne rzeczy, tak? Które pamiętamy. No myślę, że wiele osób już zapomniało, szczególnie wyborcy Platformy Obywatelskiej, jak im się wtedy dobrze żyło, bo bezrobocie na takim poziomie plus niskie wynagrodzenia naprawdę żyło się ciężko. No dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja. Możecie nam wytykać błędy, bo faktycznie być może popełniliśmy tych błędów kilka, ale proszę państwa, no staramy się cały czas pracować dla Polaków, pracować, żeby się rozwijała gospodarka, pracować, żeby było na programy społeczne, socjalne. No takie są fakty. No, merytoryczna opozycja powinna zgłaszać swoje propozycje, no, a nie tylko atakować rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ja czekam z utęsknieniem na taką debatę, kiedy posłowie Platformy Obywatelskiej przyjdą i konkretnie zaproponują rozwiązania, ale nie takie rozwiązania typu, że 800+ nagle ma być od jutra. Przecież wyście w ogóle nie wprowadzili żadnego programu, ani 500+, a dzisiaj mówicie, że 800+ powinno obowiązywać od jutra. No bądźcie uczciwi też w tym, co mówicie. Dobrze? Taka prośba. Może w trzy kadencji się...
się uda, żeby o tym rozmawiać. Zaproponowali pan Janusz Lewandowski na kampusie Polska zaproponował, że jednak prywatyzacja będzie konieczna w jakiejś formie, tak o ile pamiętam cytat, w jakiejś formie będzie konieczna swoją drogą. No właśnie, czy tych wydatków na kampus Polska Platforma nie powinna dodać, znaczy wykazać w swoim sprawozdaniu finansowym, bo, no bo to jest impreza polityczna i finansowana również przez niemiecką fundację, pan poseł Artur Łącki. Jest finansowana przez fundację zarejestrowaną w Unii Europejskiej, czyli czyli w tym klubie, do którego niemiecką. Polska... W którym mamy wolny przepływ kapitału, wolny przepływ pracowników i mamy właściwie no to... A kapitał, panie pośle, nie ma narodowości, tak? Czyli demokratyczną, wspólną Europę. Ale pan zna przepisy ustawy o partiach politycznych, które zakazują finansowania z zagranicy polskiej polityki. Jak pan zauważył i chyba musi pan przyznać, to nie jest partyjna instytucja kampus. Kampus no jest... Nie jest. Właśnie nie jest. To nie jest Platformy Obywatelskiej. Jest. To, że tam są członkowie Platformy Obywatelskiej, tam są też członkowie OSP, OHP, PCK i innych rzeczy. To nie jest instytucja. Chyba, nawet symetrystów żeście stamtąd wygonili. Ale już nie mówię o tym, żeby pana posła Mariusza Gwoździa zaprosić. Ale dlaczego no nie dostałem takiego zaproszenia? Skoro mógł pan... Marcina, przepraszam. Mógł wypełnić, tam można było się zapisać. Zapisać się można było. Wejść na stronę internetową, podać swoje dane, zapisać się, napisać CV, takie rzeczy. W ten sposób dzieciaki to robiły, młodzi ludzie i tam pojechali o różnych poglądach. O różnych poglądach, proszę pamiętać. Tak. A później posłowie Platformy Obywatelskiej wręczali specjalne zaproszenia na kampus. Na temat, w przyszłym roku pan zobaczy. Ale prelegentami, panie pośle, no proszę przyznać, są wyłącznie ludzie, którzy wam sprzyjają i to nawet ci zostali wykluczeni, którzy no mieli jakieś tam trzeźwe spojrzenie na temat opozycji z wami powszechnie symetrystami. Panie redaktorze, według mnie symetryści nie mają trzeźwego poglądu na to, co się dzieje i według mnie symetryści są gorsi od twardego elektoratu pisowskiego, bo tamci przynajmniej mają jakieś poglądy. Czyli co, tak jak pani redaktor Dobroszora, trzeba powołać komisję weryfikacyjną, on będzie dziennikarzy w Polsce weryfikować. Ja nie będę weryfikował. To akurat PiS jest dobry w tych komisjach weryfikacyjnych, więc niech oni sobie robią. Ale została nam minuta, pan poseł... Marcin Gwóźdź. Nie, panie redaktorze. O tym, co zaczął pan poseł. Ale została nam minuta, panie pośle, bardzo proszę. Do Polaków, jacy to są dobrzy. Tylko proszę pamiętać o jednej rzeczy. My nie musieliśmy tego robić, panie pośle, dlatego że u nas ceny były 3 razy albo 4-krotnie niższe. I ludzi było stać na to. I zarobki były też 3 razy niższe. Pan poseł Marcin Gwóźdź. Została nam naprawdę minuta. Ale panie pośle, dwa zdania o kampusie. Jeszcze w podatku bardzo. Ale dwa zdania o kampusie. Nie wstyd wam, że finansuje wam to fundacja niemiecka. No czy naprawdę nie możecie polskiego kapitału zaangażować do tego, żeby zorganizować imprezę partyjną? Przecież jest to impreza partyjna. Wasi posłowie dostają zaproszenia młodym ludziom po rejestracji, być może tak jest, ale oni jeżdżą, oni się promują, oni rozdają te tekturowe zaproszenia, więc proszę nie mówić, że to nie jest impreza polityczna. Bardzo ciekawe to, co pan powiedział o symetrystach, że w pana ocenie symetryści są nawet gorsi od wyborców Prawa i Sprawiedliwości i że nie mają trzeźwego sądu. Ja myślę, że właśnie te osoby, które potrafią i obejrzeć TVP, i Telewizję Republikę, i TVN, to są osoby, które potrafią sobie wyrobić zdanie na ten temat. Zaklinanie się rzeczywistości, że Polska jak jest niebezpiecznie, że żyje się źle, że ludzie nie mają pieniędzy, to jest naprawdę zaklinanie rzeczywistości i tak nie wygracie wyborów. No ale ja nie jestem waszym spin doktorem, żeby wam podpowiadać. Musicie być prawdziwi, uczciwi i dotrzymywać słowa, tak jak Prawo i Sprawiedliwość słowa dotrzymuje. Obiecaliśmy obniżkę wieku emerytalnego, obniżyliśmy. Obiecaliśmy 500+, 500+ jest, będzie 800+. Obiecaliśmy poprawę bezpieczeństwa,
Gdybyście zrobili to, to we Francji, to byście obniżyli. Ja jestem za, żeby było jak we Francji. Nie pośle, musicie być wiarygodni, tak? Naprawdę. Musimy tutaj postawić kropkę. Ja tylko przypominam, że tym symetrystą, tak nielubianym przez pana posła Artura Łąckiego i organizatorów kampusu jest na przykład Grzegorz Staroczyński, dziennikarz Gazety Wyborczej, z której naprawdę... No, sporo mnie różni, ale może ma prawo istnieć jednak na rynku prasowym. Oczywiście, że prawo ma, ale czy akurat ma prawo występować za pieniądze Fundacja Adenauera, to nie wiem. Bardzo dziękuję. Z tą Fundacją Adenauera to powiem szczerze, jest duży problem według mnie, ale bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan poseł Marcin Gwóźdź, Prawo i Sprawiedliwość. Kłaniam się, panie pośle. Dziękuję bardzo. I pan poseł Artur Łącki, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo serdecznie panom dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. To były Wolne Głosy w Telewizji Republika. My widzimy się jeszcze o godzinie 19:10 w programie Dziennikarski Poker.